czy francuska piłka to siedlisko zła, korupcji i gangsterki? Coraz częściej słyszymy o procederach, w które mają być zamieszane największe gwiazdy tamtejszego futbolu. Niebawem minie rok od pamiętnego live'a na Twitterze, w którym dziennikarz Romeo Molina ujawnił serię wstrząsających historii mających miejsce w środowisku piłkarskim we Francji, które przez lata zamiatane były pod dywan. Pedofilia, narkotyki, bezkarność. Tym według Moliny przesiąknięty jest francuski futbol. Ale trudno, żeby było inaczej, skoro do bliskich kontaktów z notowanymi przestępcami przyznają się nawet reprezentanci kraju. Dzień dobry moi drodzy. Chciałbym wam bardzo podziękować za każdą subskrypcję i zasięgową łapkę w górę, którą zostawiliście pod tym filmem. To naprawdę pomocne. A teraz zajrzyjmy do francuskiego futbolu. Ostatnio głośno jest o sprawie Paula Pogby, który wiosną tego roku miał być uprowadzony przez zamaskowanych bandziorów, domagających się okupu. Jak się okazało, byli to starzy przyjaciele piłkarza oraz jego brat, Matthias. Wesoła kompania zażądała od Pogby czegoś w rodzaju rekompensaty. Opłaty za to, że gdy piłkarz zaczął zarabiać wielkie pieniądze, nie odwdzięczył się im finansowo. Za to, że ci przez te wszystkie lata czuwali nad nim i dbali o jego ochronę. O czym Pogba, rzecz jasna, dowiedział się dopiero podczas porwania. Zwyczajne porachunki wśród patologicznej ekipy, czy może jednak coś grubszego? Prawnicy Pogby uważają, że piłkarz Juventusu padł ofiarą szantażu ze strony zorganizowanej grupy przestępczej. Mając w pamięci kilka szemranych sytuacji, których bohaterami byli równie znani francuscy piłkarze, ta teza jest bardzo prawdopodobna. Jedną z najbardziej pamiętnych sytuacji, w której nazwisko słynnych piłkarzy padało w kontekście kontaktów z gangsterami, jest oczywiście afera z sekstaśmą Mathieu Valbuena, gdzie w rolę pośrednika między szantażystami a ofiarą wcielił się napastnik Real Madryt i kolega Valbuena z reprezentacji Francji, Karim Benzema. W 2015 roku Mathieu Valbuena dostał anonimową wiadomość, że nagrany przez niego filmik, na którym jest w sytuacji intymnej ze swoją partnerką, trafił w ręce przestępców i może zostać upubliczniony, jeśli piłkarz nie zapłaci okupu w wysokości 150 tysięcy euro. Skąd w tej historii wziął się Benzema? Czynnikiem łączącym te dwa, wydawałoby się pozornie odległe światy, jest postać innego Karima, Zenatiego, starego przyjaciela Benzemy, a przy okazji znanego w kraju przestępcy, mającego na koncie kilka wyroków za handel narkotykami i napady. Szantażyści postanowili wykorzystać fakt bliskiej znajomości Benzemy z Zenatim i skontaktowali się z przestępcą, aby ten z kolei namówił piłkarza Realu, by przekonał Valbuenę, że jednak lepiej zapłacić i mieć święty spokój. Ten łańcuszek kontaktów doszedł do skutku. Benzema, oficjalnie pomagając obu stronom, namawiał Valbuenę na skontaktowanie go z przyjacielem, który może tę sprawę załatwić. Jak wspominał Valbuena, Karim wydawał się zdeterminowany, by umówić obie strony i doprowadzić do zapłaty okupu. Valbuena nie uległ. Policja dotarła do szantażystów i aresztowała całą grupę zamieszanych w sprawę. Nawet Benzemę, który zeznał, że Zenatiego zna od dzieciństwa i pośredniczył w tym, bądź co bądź, szantażu, tylko z czystej chęci pomocy pokrzywdzonemu koledze z kadry, wykorzystując swoje kontakty. Benzema w zeszłym roku usłyszał wyrok. Rok więzienia w zawieszeniu i wysoka grzywna. Tyle kosztowała go ta szczera chęć pomocy. Niepokoi fakt, że Benzema w swojej przyjaźni i bliskich kontaktach z przestępcami nie jest odosobnionym przypadkiem. Kiedy obecny kapitan Realu wchodził do wielkiej piłki w barwach Lyonu, w Marsylii, w koszulce innego Olimpiku, publiczności przedstawiała się inna nadzieja francuskiej piłki. Samir Nasri. O ile Benzema, wyboistą drogą co prawda, ale na szczyt w końcu dotarł, o tyle kariera Nasriego okazała się wielkim rozczarowaniem. Zamiast następcy Platiniego i Zidana, bo mówiło się o nim i w ten sposób,
świat piłki zyskał kolejnego irytującego pozera, którego ostatecznie mieli dość w każdej drużynie, w której grał. Łącznie z reprezentacją Francji. Były selekcjoner ekipy Le Bleu, Raymond Domenech, bez ogródek stwierdził, że Samir Nasri to jeden z najbardziej toksycznych piłkarzy, z jakimi pracował. Nie bez znaczenia w przypadku wychowanka Olympique Marsylia jest jego bliska znajomość z niejakim Farukiem Ashouim, kolejnym dumnym przedstawicielem francuskiego półświatka, a przy okazji kuzynem Karima Ashouiego, znanego we Francji prawnika, który słynął z obrony przed sądem całej gamy bandytów, tracąc ostatecznie uprawnienia adwokackie przez zarzuty o pranie pieniędzy, wymuszanie zeznań, a nawet pomoc osadzonemu w ucieczce z więzienia. Taka sympatyczna rodzinka. Przyjaciel Nasriego, Farouk, jakżeby inaczej, również miał na koncie problemy z prawem. Mówiło się nawet o próbie morderstwa. Generalnie kolejny bandzior, który łączył gangsterkę z legalnymi czy półlegalnymi biznesikami. Jednym z nich było prowadzenie baru do spółki z Nasrim. W ogóle, od kiedy Nasri przeprowadził się z Marsylii do Londynu, przyjmując ofertę Arsenalu, stali się z Farukiem nierozłączni, co bardzo niepokoiło rodzinę piłkarza. Nasri nie był lubiany przez kolegów z drużyny przez swój charakter. Cwaniakował, przechwalał się, stawiał wyżej od innych. O ile jednak niegroźnych cwaniaczków można znaleźć w wielu klubach, Nasri udowodnił, że w swoim zadufaniu może być niebezpieczne, co potwierdził jego starszy kolega z Arsenalu i reprezentacji Francji, William Gallas. Po tym jak obaj piłkarze pokłócili się na boisku podczas jednego z meczów Ligi Mistrzów, napięcie między Francuzami nie zeszło w szatni, przynajmniej z jednej strony. Okazało się, że groźby w stylu zabijecie, jakie czasem rzuca się bezmyślnie w trakcie kłótni, w przypadku Nasriego nabierają innego znaczenia. Jakiś czas później, gdy wydawało się, że konflikt z boiska już przygasł, grupa gangsterów z Farukiem Ashouim na czele weszła do restauracji, w której Gallas jadł z rodziną kolację, po czym próbowali wyprowadzić piłkarza z lokalu na zewnątrz, gdzie w samochodzie czekał Samir Nasri. Gallas nie dał się sprowokować, nie wyszedł za nieznajomymi, a ci ostatecznie odpuścili. Ale sygnał był jasny. Samir Nasri nie zamierza ukrywać się z szemranymi znajomościami. Kontaktów z gangsterami nie ukrywał również Franck Ribéry. Na stronach wydanej we Francji głośnej książki Le Parrain de Foot o powiązaniach piłkarzy z mafią sporo miejsca otrzymał właśnie były gwiazdor Bayernu Monachium, który na mecze Bawarczyków zapraszał notowanych przez policję przyjaciół związanych z Edim Bouchaidem, zastrzelonym w mafijnych porachunkach handlarzem narkotyków. W tym kontekście informacje, jakoby długoletni kumpel i ochroniarz Ribériego również miał handlować narkotykami i nielegalną bronią, nie wywołują już szoku. Wydaje się jednak, że nad Sekwaną tego typu sytuacje nie są już jakimś ogromnym problemem. Wystarczy kilka wypowiedzi o wieloletniej przyjaźni, o wspólnym dorastaniu w biedzie i sprawa nagle przestaje być gorącym tematem. Jakieś grzywny, jakieś wyroki w zawieszeniu, ale ostatecznie bardzo łatwo rozdzielić tam wyczyny boiskowe od pozaboiskowych koneksji. Problem we francuskim futbolu jest naprawdę zauważalny, bo skoro najsłynniejsi jego przedstawiciele jawnie obnoszą się z większymi czy mniejszymi postaciami z półświatka, mniej spektakularne, ale nie mniej jawne powiązania mafiozów z piłką stają się czymś nie tyle normalnym, co powszechnym. Stwierdzenie, że we Francji piłka i mafia są już nierozłączne, to oczywiście nadużycie, ale trudno całkiem odrzucić taką tezę, skoro gangsterów łączy się nawet z transferami naprawdę poważnych graczy. Już kilka lat temu, przy okazji śledztwa związanego z przestępczymi porachunkami na Korsyce, policja trafiła na poszlaki łączące ruchy transferowe Olympique Marsylia z postacią Jeana Luca Baresiego, tajemniczego gościa mającego związki z mafią. Według śledczych, Baresi miał po cichu współpracować z klubem i działać w sprawie ściągnięcia do Marsylii takich graczy jak choćby Fernando Morientes, Gabriel Heinze czy Cesar Azpilicueta.
Ostatecznie akt oskarżenia został wycofany. Policja nie znalazła dowodów na to, by ojciec chrzestny Marsini, jak nazywano Baresiego, był bezpośrednio zamieszany w działanie Olimpiku. Ale już samo podejrzenie i wieloletnie śledztwo świadczy o tym, jak daleko sięgają macki gangsterów. Jednak dorobić się na piłce próbują nie tylko mafiozi w stylu chłopców z Ferajny, ale też zwykłe płotki, które mają na tyle tupetu, by celować wysoko. Sporo szczęścia i rozumu miał Blaise Matuidi, którego interesy bardzo chciał reprezentować niejaki Adams Dumbia. Niedoszły agent miał uparcie zachęcać Matuidiego tym, że pod jego skrzydłami uda się ominąć niewygodne kwestie podatkowe. Nie wspomniał tylko o tym, że ma już na koncie kilkanaście wyroków za mniejsze i większe przestępstwa. Matuidi przytomnie zorientował się w zamiarach aspirującego agenta. Odmówił mu, wiążąc się biznesowo z Mino Raiolą. Dumbia tymczasem trafił do więzienia za przemyt. Można to nazwać małym happy endem. Niewiele wspólnego ze szczęśliwym zakończeniem miała historia związana z Ryanem Giggsem, o której opowiedziałem wam w ostatnim materiale, a który widzicie teraz na swoim ekranie. Kliknijcie w ten oto link. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do zobaczenia za chwilę.